Gratka dla miłośników siatkówki. W Ełku zagrały drużyny Polskiej Ligi Siatkówki. W meczu towarzyskim rywalizowały PZU AZS Olsztyn i Delekta Bydgoszcz. Nie wynik był najważniejszy, ale sama obecność siatkarzy. Ełczanie przyszli nie tylko obejrzeć mecz, ale zobaczyć reprezentantów Polski. Pawła Zagumnego, Wojciecha Grzyba i Grzegorza Szymańskiego. I chociaż wicemistrzowie świata nie zagrali w ełckiej hali, to i tak zebrali ogromne owacje. Była też okazja do dyskusji o nieudanych mistrzostwach Europy w Rosji. Polacy, jak na drugą drużynę świata, wypadli bardzo słabo. Co się stało w Moskwie? No, nie poszło. Nie byliśmy najwidoczniej w takiej formie, jakiej sobie życzyliśmy. I było parę wpadek. Teraz można gdybać, że nie było Mariusza, że nie było Piotrka. No po prostu na mnie poszło i tyle. W Ełku, chociaż faworytem było PZU AZS Olsztyn, to drużyna przegrała z Delektą Bydgoszcz 1-3. Ełccy kibice pokazali ogromną klasę sposobem dopingowania siatkarzy. Udowodnili też, że siatkówką interesują się już najmłodsi oraz, że nie jest to dziedzina zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn. Zaś spotkanie z gwiazdami polskiej siatkówki było dla młodych lekcją. Bym chciała być sportowcem. Dzisiejszy mecz jest dla mnie, nie wiem, czymś ważnym, bo pierwszy raz dopiero jestem na takim meczu. Rozgrywki można było oglądać dzięki temu, że w Ełku wybudowano halę sportową. Obiekt przy szkole podstawowej numer 5 robił wrażenie na tych, którzy byli w nim po raz pierwszy. Przepiękne oświetlenie, hala, płyta boiska. Siedzenia przede wszystkim w końcu mogą przychodzić widzowie, bo w Ełku takiej hali nie było. Hala spodobała się też siatkarzowi Grzegorzowi Szymańskiemu. No widać, że zresztą tutaj mówili organizatorzy, że jest nową halą, może troszkę za niską, ale widać, że jest nowa, bardzo fajna hala, dużo ludzi wchodzi i na pewno jakieś tam rozgrywki większej rangi będzie można na niej rozgrywać. Jeśli w Ełku będą rozgrywane takie imprezy, to kibiców na pewno nie zabraknie. Bilety na mecz zostały sprzedane w kilka minut, a trybuny były wypełnione do końca. Nie było jednak idealnie. Widzowie bocznych trybun narzekali na fatalne nagłośnienie, nie można było zrozumieć, co mówił prowadzący. Miejmy nadzieję, że ta usterka zostanie usunięta, a hala będzie tętnić życiem. Już są pomysły na jej zagospodarowanie. Przede wszystkim dla młodzieży. Nasza piłka w Ełku się rozwija. Są młode drużyny, młode ekipy i siatkówki, piłki nożne. Także właśnie dla młodzieży powinna się najbardziej być wykorzystana. I może jakieś nowe sporty. Młodzież była zaangażowana w przygotowanie meczu oraz oprawę artystyczną.